Planując wykonanie strony internetowej, jedno z pytań, jakie otrzymujemy od klientów, dotyczy oczywiście kosztów jej wykonania. Cena zależy od wielu czynników. Na etapie wyceny często pytamy o budżet projektu, co pozwala nam lepiej dopasować rozwiązania, technologię i sposób prowadzenia całego procesu. Jakie są zatem czynniki wpływające na wycenę stworzenia strony internetowej? Pierwszym z nich jest typ strony. Czy ma to być serwis statyczny, czy może planujesz jego częstą aktualizację i potrzebny Ci system do zarządzania treścią, w skrócie CMS. Niektóre strony, na przykład takie, w których ma się znaleźć kalendarz wydarzeń, moduły rezerwacji i zamówień online, muszą posiadać taki system, bo bez niego nie można skutecznie moderować zawartością. Proste strony wizytówkowe, na przykład dla branż usługowych, gdzie raz umieszczone informacje nie zmieniają się zbyt często, mogą być pozbawione systemu zarządzania treścią. To zmniejsza nam automatycznie zakres prac. W takiej sytuacji nie musimy przystosowywać całego panelu do zarządzania. Możemy skupić się na ciekawych aspektach wizualnych, animacjach bądź też sztampowych infografikach. Drugim aspektem, który ma wpływ na cenę, jest technologia użyta do wykonania strony internetowej. Możemy zastosować klasyczne podejście tworzenia szablonów pod system CMS WordPress. Jako agencja mamy wypracowane już pewne rozwiązania, które możemy multiplikować na projektach naszych klientów. Możemy też taką stronę wykonać w technologii headless, czyli rozdzielając warstwę backendową od frontendowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać o wiele lepszy czas ładowania strony czy większą elastyczność w przypadku integracji z zewnętrznymi systemami. Dodatkowym atutem jest oczywiście pełna dowolność implementacji. Nie musimy dostosowywać się pod wymogi szablonów WordPressa. Takie projekty o wiele łatwiej się rozbudowuje o kolejne funkcjonalności. Sprawdzą się idealnie w przypadku produktów o długim horyzoncie czasowym i które w najbliższym czasie mają się skalować. Do rozwiązań headlessowych wykorzystujemy bibliotekę React oraz framework Next.js. Trzecim czynnikiem wpływającym na cenę strony internetowej jest sposób jej projektowania. Możemy wykorzystać jeden z gotowych szablonów graficznych albo podejść do projektu w sposób indywidualny. O tym, które rozwiązanie będzie lepsze, doradzamy już podczas pierwszego spotkania. Szablony oczywiście są tańszym rozwiązaniem, jednak posiadają szereg ograniczeń, których warto być świadomym. To m.in. wolniejszy czas ładowania strony, mniejsza elastyczność w przypadku rozbudowy o kolejne elementy graficzne, gorsza jakość kodu. Plusami tego rozwiązania oprócz niskiej ceny jest szybki czas realizacji. Szablony polecamy w przypadku prostych stron internetowych o niezbyt rozbudowanej strukturze. Idealnie sprawdzą się jako produkt MVP do przetestowania Twojego biznesu. Profesjonalne strony internetowe, które zawierają zaawansowane funkcjonalności takie jak katalogi czy wyszukiwarki produktów, wymagają dedykowanego podejścia. Często też poprzedzone są projektem makiet funkcjonalnych. Cały proces rozpoczyna się od analizy konkurencji oraz zachowań potencjalnych użytkowników, którzy będą odwiedzać Twoją stronę. To właśnie pod ich preferencje wykonywany jest cały design. Takie strony dostosowywane są w 100% do Twoich potrzeb. Jakość kodu źródłowego jest o wiele wyższa niż w przypadku szablonów, dzięki czemu rozwój kolejnych funkcjonalności w przyszłości jest po prostu łatwiejszy, szybszy i tańszy. Czwartym czynnikiem, a właściwie czynnikami, są funkcjonalności, które mamy zaimplementować na stronie internetowej. Im jest ich więcej, tym cena będzie wyższa, dlatego niezwykle ważne jest opowiedzieć o swoich oczekiwaniach już na etapie wyceny. Można posiłkować się przy tym linkami do stron, czyli po prostu inspiracjami. Nie bez znaczenia jest także liczba podstron, które musimy zaprojektować, a następnie zakodować. Naturalnie strony o bardzo rozbudowanej strukturze będą droższe w wykonaniu. Warto tutaj też wspomnieć o ryzykach projektowych. Czasami klienci przychodzą do nas tylko z pewną wizją projektu i wstępnym modelem biznesowym. Przy rozmytych oczekiwaniach i nieprecyzyjnej specyfikacji należy mieć świadomość, że budżet jest płynny. Stawiamy się jednak w roli partnera biznesowego, a nie tylko podwykonawcy. Pomagamy wykreować specyfikację i kształt projektu podczas warsztatów. Wspólnie tworzymy historię użytkownika, makietujemy wybrane elementy. Więcej o ryzykach projektowych mówi Agnieszka w tym filmie. Współpracując z nami, dostajesz szeroki zakres porad na temat rozwiązań dla Twojego serwisu i unikatową branżową wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze decyzje. Wraz z naszymi umiejętnościami dajemy w pakiecie zasoby intelektualne. Rozumiemy też, że pewne pojęcia mogą być dla Ciebie enigmatyczne, dlatego zachęcamy do zadawania pytań po otrzymaniu wyceny. Wiele funkcjonalności, które są dla nas standardem, mogą znaleźć się w innych ofertach jako element dodatkowy. Warto być świadomym klientem.
Więcej na temat wyceny strony internetowej oraz kosztów jej wykonania znajdziesz na naszym blogu.